witam Was serdecznie. Mam na imię Artur i razem z grupą przyjaciół zrobiliśmy sondę. Rozmawialiśmy z ludźmi, zadawaliśmy im różnego rodzaju pytania na temat Boga, na temat życia z Bogiem. I chciałbym teraz podzielić się z Wami swoimi jakby sugestiami, może przeżyciami, wynikającymi z tym, jak ja postrzegam te różne sprawy. Jestem przekonana, że istnieje. Więc ja wierzę, że Bóg Stworzyciel istnieje, ale raczej nie ingeruje w nasze życie. Istnieje. No właśnie, ja nie wierzę, że istnieje. Nie ma czegoś takiego, że Bóg by nie istniał. Bo osoba, któraś musi być odpowiedzialna za wszystko, co się dzieje. W tej chwili raczej nie wierzę w istnienie Boga. To, że ja tak uważam, że nie istnieje, wcale nie znaczy, że tak jest. Nie wiem i nie sądzę, że nam ludziom jest to do oceny. Jestem absolutnie przekonany, że Bóg istnieje. I nie dlatego, że ktoś mi na tym naopowiadał, czy dlatego, że jestem wychowany w takim systemie religijnym, ale dlatego, że spotkałem Boga osobiście. Ja byłem tego rodzaju człowiekiem, który mieścił się w kategoriach ludzi złych. Mając 17 lat zamordowałem człowieka, spędziłem wiele lat w więzieniach, byłem dealerem narkotyków, produkowałem narkotyki. Byłem człowiekiem zupełnie nieprzygotowanym na spotkanie z Bogiem. Ale kiedy uklęknąłem w więziennej celi na podłodze i powiedziałem: Ty jesteś taki święty, Ty jesteś taki czysty, a ja nawet nie potrafię się do Ciebie pomodlić. Wtedy On wszedł do mojej celi. Nie widziałem nikogo, ani nie słyszałem swoimi zewnętrznymi uszami żadnego głosu, ale gdzieś w głębi mojego serca usłyszałem głos. Umarłem zamiast Ciebie. Już nigdy nie staniesz na sąd. I wiesz, kiedy wstałem z kolan, byłem innym człowiekiem. Tam narodziłem się na nowo z Bożego Ducha. Umarł morderca, umarł dealer, umarł bezbożny człowiek. Dla każdej osoby grzechem będzie co innego, bo myślę, że zależy to od moralności wewnętrznej. No, uważam, że grzech jest wtedy, kiedy w jakiś sposób krzywdzimy inną osobę albo w jakiś sposób naruszamy jakieś społecznie przyjęte prawa. To jest odejście od Boga, właśnie to zło. Nie, to znaczy istnieje chyba zło, tak. Zło istnieje, na pewno, tylko to nie jest byt sam w sobie, tylko po prostu, no. Ja myślę, że to jest brak szacunku dla samego siebie. Dla mnie, no, to jest wszystko, co stoi w sprzeczności z moim jakimś tam kodeksem moralnym, ale moim własnym, nie jakimś religijnym. Czym jest grzech? A gdyby się sięgnęło po język grecki, to można się dowiedzieć, że grzech to znaczy chybić celu. Jak kiedyś na olimpiadzie któryś z łuczników nie trafił w tarczę, mówiło się, że zgrzeszyłeś. Co to jest grzech w Bożych oczach? Grzech to chybienie celu. Zgrzeszyć to znaczy zrobić inaczej, niż powiedział Bóg. Grzesznikiem jest każdy, kto robi inaczej, niż powiedział Bóg. Pokuta jest dla mnie jakąś karą za grzechy, aczkolwiek nie uważam, żeby pokuta, którą dałem nam księża w konfesjonale, była skuteczna. Wiele razy się spotkałem, obojętnie czy miałem grzechy większe, mniejsze, bardzo małe, bardzo duże. Najczęściej to była litania, koronka albo 10 zdrowaś Mario. Więc uważam, że pokuta jest czymś głębszym, że pokuta to jest zmiana naszego postępowania, nakierowanie się, żeby w życiu już nie popełniać takich błędów, nie popełniać takich grzechów, które robiliśmy. To jest jakby mocne postanowienie poprawy, nie robienie tego w przyszłości. Wydaje mi się, że no, byłoby dobrze, jeżeli ludzie byli świadomi tego, że zrobili coś źle i sami jakby w sobie za to żałowali, tak? Natomiast jakaś odgórnie ustalona kara, nie wiem, czy powinna za to być. To chyba zależy od wiary. Jeżeli ktoś na przykład jest katolikiem, no to jeśli pójdzie się wyspowiadać ze swoich grzechów, no to dostanie jakąś pokutę, zapewne jakąś modlitwę albo, no nie wiem,
powinien zrobić coś dobrego dla kogoś innego, żeby to w jakiś sposób zrekompensować. No i nie widzę w tym nic złego, ale jednocześnie też nie sądzę, że powinna być narzucone z góry osobom, które na przykład nie wierzą w tę samą religię. Jeżeli sięgniemy do języka hebrajskiego, dowiemy się, że pokuta polegała na tym, że była przelewana krew zwierząt i ona przykrywała grzechy Izraelitów. Jezus Chrystus umarł na krzyżu i Jego śmierć przykryła nasze grzechy. To, co się stało na krzyżu, przykryło nasze grzechy, a więc główną część pokuty wykonał Jezus Chrystus. Druga część pokuty oznacza przyjąć Boże myślenie, czyli zmienić swoje myślenie, uznać, że jest się grzesznikiem i że tylko Bóg ma rację. I po trzecie pokuta, to znaczy podjąć jakieś działania, konkretne działania. Jeżeli już się zmieniło myślenie, to teraz trzeba zacząć działać zgodnie z tym nowym myśleniem, to znaczy spokutować. Dla mnie Jezus Chrystus jest przede wszystkim postacią historyczną, która wywarła ogromny wpływ na kształt współczesnej religii. Nie uważam go za Mesjasza czy też Syna Bożego, ale przede wszystkim właśnie za postać historyczną. No, jednym z takich proroków czy podobnie jak w innych religiach. Jezus Chrystus jest dla mnie Synem Bożym. Tak jakby to był brat. Tak jakbym, nie wiem, podszedł do znajomego, przywitał się z nim, pogadał. Jest... Trudno mi powiedzieć. Jezus, Zbawicielem jednak. No, Jezus Chrystus jest kimś, kto przyszedł i powiedzenie kimś to takie zdystansowanie się. No jest osobą bardzo mi bliską poniekąd, ponieważ przyszedł, odkupił grzechy i umożliwił nam dostanie się do raju. Dla mnie Jezus Chrystus jest przede wszystkim osobą, która uratowała mnie od śmierci. Tak, Jezus to osoba. Osoba, która nie tylko żyła tutaj kiedyś na ziemi, nie tylko jest postacią historyczną, ale żyje nadal i jest w stanie wpływać na każdego człowieka, jest w stanie uratować każdego człowieka. Jezus jest dla mnie przede wszystkim ratownikiem. Kimś, kto wyciągnął mnie z mojego osobistego życiowego bagna i jest też moim przyjacielem. Jezus Chrystus to Bóg. Bóg i człowiek. Bóg, który zszedł tu na ziemię, umarł za grzechy ludzi, zmartwychwstał, poszedł do nieba i dał nam możliwość trafienia do tego nieba poprzez osobiste poznanie Go. Tym właśnie jest dla mnie Jezus, ratownikiem i przyjacielem. Tak, uważam, że można sobie zasłużyć jak najbardziej. Wierzę w to, że będzie sąd ostateczny, że będziemy rozliczeni ze swoich dobrych uczynków, złych uczynków i potem okaże się, gdzie trafimy. Można, ale i też nie. Bo osoba może sobie zasłużyć, ale też może zasłużyć na to, żeby pójść do czyśćca i tam próbować się dostać do nieba albo do piekła. Można tym mieć wyrzuty sumienia i wejść do czyśćca i przez czyściec do nieba. Wydaje mi się, że jeśli ktoś w swoim życiu nie czyni zła, a wręcz przeciwnie, czyni dobro, to po śmierci jego dusza zazna spokoju i szczęścia. Czy na niebo można zasłużyć? To jest pytanie, które wielokrotnie człowiek może sobie zadawać i rozpatrywać go. Oczywiście, że nie można sobie zasłużyć na niebo. Ja wierzę w Boże Słowo. Wierzę, że Pismo Święte jest nieomylnym Słowem Boga. I tam kiedyś przeczytałem, że człowiek jest uratowany za darmo. Nie ze swoich uczynków, nie z tego, co zrobi. Że do nieba wchodzi się za darmo. Że nie można sobie zasłużyć dobrymi uczynkami na niebo. Po to właśnie Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, tu na ziemię,
aby każdy, kto uwierzy w to, że to dzięki Jezusowi, dzięki temu, co On zrobił dla nas, że umarł za nasze grzechy, że zmartwychwstał, nie musimy sobie zasługiwać. Dzięki temu człowiek sobie otwiera drogę do nieba. Na niebo nie można zasłużyć. Do nieba można wejść przez to, że się uwierzyło w niezasłużoną śmierć Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żebyś spojrzał w swoje serce teraz. Gdybyś dziś umarł, dokąd pójdziesz? Czy spędzisz wieczność w piekle, czy spędzisz wieczność w niebie? Jeżeli nie masz tej pewności, wiedząc, że na niebo nie można sobie zasłużyć ani chodzeniem do kościoła, ani robieniem dobrych rzeczy, to oddaj swoje życie Jezusowi dzisiaj. Wiesz, nie musisz niczego robić, nie musisz biec do najbliższego kościoła. Wystarczy, że tam, gdzie jesteś, podejmiesz decyzję, że wierzysz w to, że Jezus Chrystus jest Bożym Synem, że umarł za Twoje grzechy i że w związku z tym Bóg wybaczył Twoje grzechy. Przyjacielu, chciałbym, żebyś pomodlił się teraz ze mną. Powiedz: Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy i nie masz do mnie już żadnego żalu. Przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie, że usiłowałem zasłużyć sobie na niebo. Wierzę, Panie Jezu, że wstałeś z grobu, że wyszedłeś z niego w ciele. Od dzisiejszego dnia oddaję Ci stery mojego życia. Ty, Jezu, jesteś od dziś moim Panem. Rządź. Amen. Jeżeli szczerze pomodliłeś się tą modlitwą, to bądź pewien, że Bóg jej wysłuchał. Poszukaj społeczności chrześcijan w Twojej okolicy. Oni pomogą Ci wzrastać duchowo. Czytaj Pismo Święte i nie poddawaj się wobec jakichkolwiek problemów. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy Bogu.